Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas kolejnej sesji Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji. Ta sesja będzie dotyczyła zrównoważonego rozwoju. Za chwilę przekażę głos zaproszonym ekspertkom, które opowiedzą o swoich doświadczeniach i zainspirują Państwa do wielu ciekawych działań. Także zapraszam do udziału w sesji. Dziękujemy. Może się przedstawimy, Agnieszko. Dziękujemy serdecznie. Dzięki Kasia wielkie za oddanie głosu jako pierwszej, więc ja szybciutko powiem o sobie, że jestem związana z Uczelnią Łazarskiego, jestem radcą prawnym. Na Uczelni Łazarskiego jestem dyrektorem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, a oprócz tego mam przyjemność kierować studiami podyplomowymi właśnie z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Myślę, że to tak z grubsza o mnie i Kasia, oddaję już Tobie głos. Ja też zajmuję się szeroko rozumianym, o czym za chwilę powiemy, właśnie rozwojem, zrównoważonym rozwojem. Prowadzę firmę doradczo-szkoleniową Akademia Zero Waste, gdzie właśnie edukuję i doradzam w obszarze zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych, też Zero Waste, więc współpracuję zarówno z sektorem tym prywatnym, z biznesem, z instytucjami publicznymi, ale też kulturalnymi, jak również młodzieżą, bo tutaj ten rozwój zrównoważony w dużej mierze też będzie zależny od młodzieży. No i też chyba obydwie, Agnieszka, mogę powiedzieć, jesteśmy też ekspertkami w programie Climate Leadership. Teraz trzecia edycja idzie, więc też szeroko z tym klimatem jesteśmy związane i zrównoważonym rozwojem. Kasia, a jak zaczęłaś od zrównoważonym rozwoju, to już pociągnę wątek. Czym on dla Ciebie jest? Powiedz, nie mamy moderatora, więc będziemy sobie moderować wzajemnie. Powiedz mi dla Ciebie, czym on jest? Ja może zacznę od takiej, bo to zawsze ludzie też często pytają, no ale tak formalnie, czym jest ten zrównoważony rozwój. I bardzo często myślimy o tym, że to jest takie nowe pojęcie, może kilka lat temu stworzone, a tak naprawdę nie. I mam tu przed sobą ściągę, ponieważ jakby jedno z pierwszych takich pojęć pojawiło się już w 1987 roku, więc już jakiś czas temu, podczas, tak naprawdę to jest takie zdanie z raportu Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, gdzie mówimy o tym, że ta nasza wspólna przyszłość to jest taki zrównoważony rozwój, to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszenia szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. I tak przekładając to na język ludzki i jak ja to rozumiem, dla mnie to jest przede wszystkim taki rozwój, który odbywa się w poszanowaniu nie tylko zasobów naszej planety, które mamy, tych zasobów, które mamy teraz, ale też i tych zasobów przyszłości, bo jest takie powiedzenie, że nie dziedziczymy ziemi od rodziców, tylko pożyczamy ją od naszych dzieci. I ten element środowiska to jest dla mnie jedno, ten rozwój z uwzględnieniem tego, co się dzieje ze środowiskiem, ale też uwzględnieniem różnych, nazwijmy to, grup społecznych, żeby ten rozwój też dawał korzyść, uwzględniał potrzeby i możliwości różnych grup społecznych, różnych osób, ale też dawał jednocześnie, no powiedzmy, benefity też różnym osobom. Ja ten zrównoważony rozwój muszę przyznać, że bardzo podobnie do Ciebie rozumiem. To znaczy, może też jeszcze jako prawnik patrzę oczywiście na definicje legalne, które są i w prawie międzynarodowym, i unijnym, ale też i u nas w prawie polskim. I tak jak myślę o zrównoważonym rozwoju, no to też wczoraj miałyśmy dosyć długą dyskusję, że to jest takie bardzo pojemne pojęcie, niezwykle wieloznaczne. Dosyć w ostatnich szczególnie czasach, dosyć rozmyte. Okazuje się po literaturze również nauk ekonomicznych, okazuje się, że tych definicji, chociaż w samych naukach ekonomicznych jest ponad 100. To, na czym warto pewnie się skupić w
kontekście dzisiejszych wyzwań, w kontekście zmiany klimatu, to jest relacja między człowiekiem a środowiskiem. I myślę, że tutaj taki, to co ty powiedziałaś, nie można cały czas zapominać o rozwoju społeczno-gospodarczym, przy czym musi on być takim, który jest przyjazny środowisku. Ta geneza, o której ty wspomniałaś, ona sięga nawet jeszcze kilkadziesiąt jeszcze lat wcześniej, to był przełom lat 60. i 70., kiedy ludzie zorientowali się, że ich działalność, nasza działalność jest tak duża, tak degradująca środowisko, że ten temat pierwszy raz wtedy został podjęty. Dzisiaj, jak rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, to myślę, że przede wszystkim, jak o nim myślimy, to pewnie przez pryzmat tych 17 celów, które są postawione w agendzie 2030. A skoro doszłyśmy do tej agendy 2030 i skoro jutro przed nami Black Friday, a tak naprawdę w naszych polskich warunkach to jest Black Week cały, bo on już chyba trwa, zgodzisz się ze mną, dosyć długo, pewnie warto by było, żebyśmy sobie przeszły do zrównoważonej konsumpcji, zrównoważonej produkcji. Tak, to jest bardzo ważny element, dlatego że czasami jest tak, że my myślimy, że o, zrównoważony rozwój to jest coś takiego odległego, to jest biznes, to jest CSR i tak dalej, a tak naprawdę nie, bo ten zrównoważony rozwój zaczyna się właśnie od nas, od naszych wyborów konsumenckich i od tego, jak my się bardzo intensywnie będziemy rzucać chociażby na różne pseudopromocje, bo bardzo często to nie są wcale jakieś atrakcyjne promocje, i zastanowić się, okej, to czy na przykład mówiąc chociażby o tym Black Friday, czy my faktycznie potrzebujemy kilkunastu nowych rzeczy, czy to jest tak, że faktycznie jesteśmy skazani na to, żeby kupować, żeby dać się ponieść tym emocjom, bo to też przecież tego typu akcje bazują na naszych emocjach, na wmawianiu nam, że oczywiście potrzebujemy mnóstwa różnych rzeczy, różnych przedmiotów, które wszędzie są w tej chwili reklamowane właśnie już w tygodniu Black Week, w zasadzie nawet nie Black Friday, i podchodzić do tego w taki nasz mały, mikro zrównoważony sposób i myśleć o tym, czy naprawdę kolejną rzecz musimy dołożyć do naszej szafy, do naszych półek, do innych szafek i zastanowić się nad tym, jak my jako konsumenci do tego podchodzimy, w jakiej ilości kupujemy, co kupujemy, co potem się z tym stanie, jak długo będziemy używać tych różnych produktów. Więc tak naprawdę ten zrównoważony rozwój zaczyna się od nas. Zaczyna się od nas. Ja wiem, że ty jesteś taką bardzo racjonalną konsumentką, bo to też żeśmy się wymieniły naszymi doświadczeniami. I wydaje mi się, że to też w dużej mierze może wynikać, a wręcz mam przekonanie, że wynika z tego, że analizujesz i zapoznajesz się z różnymi danymi i statystykami. I też żeśmy rozmawiały o nich. Ja może przytoczę tutaj chociażby dla przykładu, który element łańcucha dostaw, bo to chyba powinnyśmy pójść może do genezy, do tego łańcucha dostaw, czyli momentu, kiedy produkt jest dopiero projektowany. To jest taki moment, kiedy my rzeczywiście realnie, my jako projektant możemy wpłynąć na środowisko, żeby on był wytrzymały, żeby on się nadawał do ponownego użycia, do naprawienia. No pewnie to wymaga od nas konsumentów również zmiany stylu właśnie naszej konsumpcji, czyli żeby nam się chciało iść naprawić, a przedsiębiorcy, żeby się opłacało takie produkty tworzyć, no bo to też musi być swego rodzaju zachęta. Muszą być z całą pewnością również technologie przystosowane do takiej nowej produkcji i nowego rodzaju konsumpcji, i też myślę o modelach biznesowych. Te modele biznesowe, które dzisiaj mamy, to są takie modele oparte o gospodarkę linearną, czyli właśnie od tego momentu zaprojektowania, o którym wspomniałam, przechodzimy przez wszystkie elementy produkcji, sprzedaży, transportu, używania przez nas konsumentów do momentu, kiedy
rzecz staje się odpadem, a kiedy staje się odpadem, kiedy jest nam już po prostu niepotrzebna. A jak się okazuje, my ubrania nosimy bardzo krótko. To też wynika z badań, które zostały przeprowadzone przez podmiot przy Parlamencie Europejskim, że my nie nosimy ubrań więcej, 30% nie nosimy więcej niż rok. Wyrzucamy ich kilogramami. Podobnie dzieje się zresztą z jedzeniem. 1/3 jedzenia jest przez nas wyrzucana. Oczywiście, że dzieje się to w całym łańcuchu dostaw, natomiast większość tego jedzenia my wyrzucamy, bo aż 53% my wyrzucamy w gospodarstwach domowych. Więc te małe kroki, te baby steps, o których ty wspomniałaś, pewnie też przytoczysz jakieś statystyki, które ty znalazłaś i którymi warto by się podzielić, żeby zwizualizować, jak bardzo na przykład wodochłonne czy energochłonne są te procesy, ile potrzebujemy tysięcy litrów wody do wyprodukowania jednej koszulki. To jest tyle, ile my wypijamy w ciągu jedna osoba w ciągu 2,5 roku. Więc to jak ogromną ilość emisja gazów cieplarnianych wynosi w samym przemyśle mody. To jest równowartość gospodarek Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii razem. To tak z mojej strony przekazuję ci głos, bo ja wiem, że ty też miałaś bardzo ciekawe statystyki właśnie dotyczące chociażby odzieży. Tak, i nawet właśnie w ubiegłym tygodniu miałam przyjemność prowadzić wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, właśnie o odpowiedzialności tak. Rozmawialiśmy. I też dzieliłam się właśnie tym informacjami, dlatego że w ciągu zaledwie 15 lat, między 2000 a 2015 rokiem, nam ilość kupowanych ubrań zwiększyła się dwukrotnie, zaledwie w tak krótkim czasie. Więc to jest naprawdę niesamowite. Poza tym, jak sobie przypomnimy, jeszcze całkiem niedawno, to było tak, że mieliśmy 4 sezony w sklepie, 4 kolekcje, a w tej chwili mamy bardzo często w sieciówkach 52 sezony, 52 kolekcje. Każdego tygodnia przyjeżdżają nowe ubrania i potem się okazuje, że już te, które wisiały na, załóżmy, wieszakach, czy gdzieś leżały na półkach, już nie są modne, już idą w odstawkę, bo są kolejne modne, więc też jesteśmy tak trochę manipulowani. Też problem jest taki, co się potem dzieje z tą ogromną ilością ubrań, bo z perspektywy recyklingu chociażby patrząc, to w skali całego świata zaledwie 1% ubrań jest poddawane recyklingowi. Więc możemy sobie wyobrazić, że te miliardy sztuk odzieży, bo to w miliardach trzeba liczyć, które są produkowane każdego roku, skoro my je coraz krócej nosimy, bo też one są takiej jakości niestety w tej chwili coraz częściej, że po prostu się nie nadają do tego, żeby nosić je rok chociażby, tylko właśnie niektóre t-shirty, załóżmy, przez kilka miesięcy. To, co wspomniałaś o tym zużyciu wody, też oczywiście są bardzo różne statystyki, ale taki t-shirt zwykły bawełniany, no to się mówi, że to jest między 1,5 tysiąca litrów a kilka tysięcy litrów. Tak samo na przykład jeansy, to też jest kwestia kilku tysięcy litrów wody. To, co wspomniałaś też jeszcze a propos marnowania jedzenia i że 1/3 żywności my marnujemy i z tego zdecydowanie większość w naszych gospodarstwach domowych, to też może taka ciekawa, jednocześnie przerażająca statystyka odnośnie marnowanego jedzenia, że porównano, że gdyby marnowane jedzenie było krajem, to pod względem emisji dwutlenku węgla byłoby na 3. miejscu po Chinach i Stanach Zjednoczonych, więc to naprawdę nasze te wybory konsumenckie, w jaki sposób my funkcjonujemy, mają ogromne znaczenie do tego, co potem się dzieje między innymi ze środowiskiem. Tak, myślę, że chyba warto spojrzeć w takim razie, co jest planowane, jeżeli chodzi o, nie wiem, regulacje, jeżeli chodzi o nowe przepisy, co może ułatwić nam tą transformację i przejście na zrównoważoną konsumpcję i na taki model
gospodarki obiegu zamkniętego, który jest niezwykle dużym wyzwaniem, bo z jednej strony to są odpowiednie regulacje, ale z drugiej strony te regulacje trzeba pamiętać, że muszą być dostosowane do gotowości przedsiębiorców, do tego, żeby również zaspokoić oczekiwania konsumentów. I tak jak wspomniałam, myślę, że takim bardzo ważnym postulatem jest projektowanie produktów zrównoważonych, czyli ten etap projektowania powinien być zaadresowany w regulacjach i to już się dzieje, bo takie regulacje są planowane. Zresztą cała strategia Komisji Europejskiej i Europejski Zielony Ład, który właśnie mówi o tej transformacji i przejściu, transformacji Europy na zasobooszczędną, również odnosi się właśnie do tego sposobu konsumpcji i produkcji, o których dzisiaj mówimy. I myślę, że tutaj będzie kilka takich nośnych haseł, które pewnie każdy z nas już się zetknął, czyli chociażby prawo do naprawy, eliminacja mikrodrobin plastiku, które zawarte są w naszych ubraniach i coraz głośniej też się o tym mówi, z czego pewnie nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zaczęliśmy patrzeć również na metki, więc na składy naszych ubrań, na pochodzenie. I znowu wracamy do tych łańcuchów dostaw. W związku z tym, że produkcja naszych ubrań odbywa się w zupełnie innych miejscach niż ich konsumpcja, to tutaj bardzo trudno jest oszacować, jak policzyć tą konsumpcję, jaki ta konsumpcja ma wpływ na różne obszary geograficzne w związku właśnie z tą rozproszoną produkcją. I w związku z tym też powstaje pytanie, w jaki sposób uregulować systemy prawne również w tych obszarach, w których odbywa się produkcja. W jaki sposób Unia może oddziaływać na tamte obszary, czyli podwykonawców, tych producentów, od których my ubrania ostatecznie już kupujemy. No i takim ważnym tematem, i myślę, że ty pewnie też będziesz chciała na ten temat coś powiedzieć, jest greenwashing, który jest zalewający nas wszechobecny, który sprzedaje nam zielone hasła, bez absolutnie żadnego poparcia. Co ty sądzisz na temat greenwashingu? Tak, no z tym greenwashingiem mamy do czynienia w zasadzie w każdej gałęzi gospodarki i ja też bardzo często daję dużo różnych przykładów, chociażby jak prowadzę warsztaty, bo też uważam, że musimy być po prostu świadomi tego, co się dzieje. Patrząc na przykład w kontekście tej zrównoważonej mody, o której mówiłyśmy, to bardzo często jest tak, że idziemy do sklepu, patrzymy, wiszą na tych stojakach różnego rodzaju ubrania, wywieszone są metki takie papierowe, eleganckie, na przykład organiczna bawełna, która jest no, oczywiście dużo bardziej przyjazna zarówno środowisku, jak i osobom, które pracują przy produkcji nie tylko jakby ubrań, ale w ogóle zbiorach bawełny chociażby. No i widzimy metka z organicznej bawełny. Wszystko fajnie, tylko że jak zajrzymy do tej właściwej metki, która znajduje się wewnątrz ubrania, to może się okazać, że tej organicznej bawełny jest 10, 20, no może 50%. Oczywiście nie mówię, że wszyscy producenci tak robią, czy sprzedawcy i w ten sposób usiłują nakłonić bardziej tak, do zakupu, ale musimy być tego świadomi, że to, co jest reklamowane na zewnątrz, albo na przykład kaszmir czy wełniany sweter, no się okazuje, że wełny 10%, akrylu 90%. Więc my też musimy być tego świadomi, sprawdzać, też możemy się kierować jako konsumenci różnego rodzaju certyfikatami. I na przykład jeżeli zajrzymy do metki, jeżeli jest reklamowane jakieś ubranie, że ma, dajmy na to certyfikat Ecotex, to możemy sobie wejść na stronę, sprawdzić numer, który jest na metce przy certyfikacie i zweryfikować, czy faktycznie tak jest,
czy to jest tylko taki greenwashing, załóżmy. Też przykład, który może jest nieoczywisty, ale też lubię o nim mówić i go pokazywać. Kiedy na przykład kupujemy materiały biurowe i ekologiczne długopisy są reklamowane i na przykład jest jakieś przetworzone tam pulpa ziemniaczano, jakaś tam kukurydziana przetworzone. Wszystko fajnie, tylko ja zawsze mówię, gdzie wyląduje ten długopis, jak się zepsuje, jak go zużyjemy, załóżmy, bo musimy rozłożyć go na czynniki, na części pierwsze, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić. No i pytanie, gdzie taką tą obudowę, która jest z jakiejś tam części, powiedzmy, roślinnych zrobione, gdzie ją wyrzucimy? My ją musimy wyrzucić niestety do zwykłych, do zmieszanych odpadów, dlatego że nie możemy wyrzucić zarówno do tworzyw sztucznych, nie możemy do bio, bo nie ma technologii, która jest w stanie to w ten sposób rozłożyć. No więc de facto wyrzucamy do zwykłych odpadów, więc tą ekologią też niewiele, załóżmy, mogą mieć wspólnego. To takie dwa przykłady. Ale też tak się zastanawiam, czy, bo wspomniałaś o segregacji, czy my umiemy segregować i czy uważasz, że edukacja w tym zakresie już jest na tyle daleko posunięta, że rzeczywiście my wiemy, albo chociaż wiemy, gdzie szukać, bo ja mam wrażenie, że w większości nie potrafimy jeszcze tego robić, że zaczynamy mówić, zresztą o problemach środowiskowych, zresztą to też wynika z bardzo wielu badań i raportów, że my wiemy, że te kwestie środowiskowe, że te kwestie klimatyczne są bardzo istotne, natomiast wprost mówimy, nie wiemy, gdzie szukać odpowiedzi, nie wiemy, gdzie szukać materiałów, które mogłyby w jakikolwiek sposób naukowy dać nam jakieś takie podwaliny do budowania naszej opinii. Mówię o tym dlatego, że od zeszłego roku, prawie już rok, ma taka inicjatywa nowa Komisji Europejskiej, nazywa się Europejski Pakt na Rzecz Klimatu, który ma pobudzić i zainicjować, przerzucić inicjatywę różnego rodzaju podejmowanych małych właśnie kroków, o których ty powiedziałaś na samym początku, przez nas, przez każdego z nas, przez jednostki, bo suma tych wielu małych kroków czyni te zmiany. I jest taka platforma, która została właśnie przez Komisję Europejską uruchomiona, nazywa się Count Us In, gdzie każdy z nas może złożyć taką swoją deklarację, w którym obszarze życia przechodzi na takie to, co sam uważa, że jest przyjazne środowisku, czyli na przykład odstawi na niektórych krótszych odległościach samochód na rzecz przejścia bądź roweru, bądź przejechania hulajnogą. Ta platforma wylicza nam wtedy, ile my redukujemy emisję gazów cieplarnianych do powietrza. Jeżeli pokażemy jeszcze, przez jak długi czas będziemy chcieli to robić i jak bardzo redukujemy właśnie kilometry zamieniane z tych samochodowych na te tak zwane zielone, to wtedy jasno widzimy i myślę, że to też jest taka ogromna zachęta do tego, żeby rzeczywiście takie wyzwanie podjąć. Tak, myślę, że wiesz, że w ogóle to jest takie wymierne, tak? Kiedy możemy sobie coś policzyć. Bo chyba to lubimy, no bo żeby nie mówić o czymś, co jest frekcyjne. Tak, kalkulatorów, chociażby śladów węglowych jest naprawdę mnóstwo, zarówno polskojęzycznych, jak i chociażby anglojęzycznych też jest mnóstwo i dużo ludzi też lubi sobie symulacje nawet w ten sposób robić, na ile ja jestem zrównoważony pod kątem tego, gdzie mieszkam, jakie są moje nawyki konsumpcyjne, też zawsze zachęcam do tego. To, co mówiłaś a propos recyklingu, i ja mam wrażenie, że my naprawdę w dalszym ciągu wiele nie wiemy. Ja sama niejednokrotnie się zastanawiam czasami, czy prawidłowo na pewno, nie wiem, jakieś opakowanie, załóżmy,
jestem w stanie zutylizować. I ja też zachęcam, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to jest bardzo fajna też wyszukiwarka stworzona przez miasto Warszawa, ale to ona jest oczywiście dostępna dla wszystkich, bo obowiązują nas jednak, no powiedzmy, te same przepisy i jednak ta segregacja jest bardzo podobna już od jakiegoś czasu, a przynajmniej powinna być. I jak mamy wątpliwości, to wpisujemy w wyszukiwarce, to jest bodajże segreguj na 5, jeśli dobrze pamiętam, stronę i po prostu wpisujemy daną rzecz, którą chcemy się pozbyć i nam wyszukiwarka podpowiada, do którego kontenera powinniśmy wyrzucić i ona się też uczy z tego, co słyszałam, że jeżeli wpiszemy coś, czego nie ma w bazie, to gdzieś tam po drugiej stronie jest jakiś człowiek, który faktycznie analizuje to i dokłada potem do wyszukiwarki, więc ja też uważam, że kwestia edukacji, sami siebie nigdy nie będziemy wiedzieć, nawet zajmując się fachowo danym tematem w 100%, bo to się też zmienia i to jest ważne. I przypomniała mi się jedna statystyka odnośnie opakowań, że, bo wspominałaś też o tym procesie projektowania w ogóle w różnych rodzajów przedmiotów, no ale jak projektanci coś projektują, no to też opakowania projektują. I są dane, które mówią, że już na etapie właśnie projektowania jesteśmy w stanie wyeliminować aż 80% do 80% odpadów, zarówno z procesu produkcji, jak i też później tych opakowaniowych, co ma ogromne oczywiście znaczenie w tej chwili. A też wspomniałaś o technologiach, które się same uczą. Ja myślę, że one też w łańcuchach dostaw są właśnie niezbędne po to, żeby planować, po to, żeby mierzyć, gdzie jest jaka sprzedaż, żeby nie było rzeczywiście nadprodukcji, tak. Bo wiemy, co dzieje się z rzeczami, które się nie sprzedają. To są dość zawsze głośne i pewnie stawiające nas na baczność informacje. W związku z tym myślę, że ta technologia jest niezwykle ważna, ale też musimy się uzbroić w cierpliwość, bo proces transformacji jest bardzo długi. My trochę nabroiliśmy do tej pory, to trochę trwało, więc odwrócenie pewnych procesów, a właściwie przejście właśnie na inny model gospodarczy, który jest bardziej przyjazny środowisku, zakłada obieg, czyli ponowne użycie, naprawianie i inne modele biznesowe, o których żeśmy mówiły, z całą pewnością zajmie nam, jak komisja szacuje, około 25 lat. Natomiast musimy ten proces rozpocząć tu i teraz i chyba kończąc, warto wrócić do tego, co powiedziałaś na samym początku i zacząć po prostu od siebie, bo regulacje i zmiany systemowe to jedno, ale my sami również będziemy odczuwali pewien dyskomfort i będziemy musieli pewne poświęcenie tutaj ze swojej strony włożyć, żeby przyczynić się do transformacji. Tak, pamiętajmy, żeby zaczynać od nas, ale też robić wszystko, żeby te zmiany systemowe wymuszać, tak jak chociażby systemy kaucyjne, o które też walczymy, system kaucyjny, żeby był wprowadzony w Polsce, a od wielu lat w innych krajach świetnie funkcjonuje, więc my też naprawdę nasz głos się liczy, to nie jest tak, że tylko to, co my wkładamy i jak wkładamy do naszego koszyka, jak idziemy na zakupy, czy do wirtualnego koszyka, ale żeby też starać się faktycznie włączać w różnego rodzaju inicjatywy i, no i też starać się tutaj promować, przyłączać do różnych takich akcji, które faktycznie no, wpływają na to, żeby te zmiany systemowe też nastąpiły w końcu albo w ogóle, albo szybciej, więc też pamiętajmy o tym, żeby działać wspólnie, tak jednak efekt skali osiągniemy wtedy na pewno szybciej. Tak jest. Kasia, wydaje mi się, że chyba żeśmy dojechały do końca naszego czasu. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bo przypuszczam, że mogłybyśmy jeszcze siedzieć i wymieniać nasze poglądy, które zresztą są dosyć zbieżne, natomiast pewnie doświadczenia trochę różne. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwu również bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia.